tvpodkarpacie.pl. BWA Galeria Sanocka została poproszona o zorganizowanie warsztatów dla osób pracujących w przedszkolach. Inicjatywa wyszła od samych przedszkolanek, a galeria w porozumieniu z Teatrem Maska w Rzeszowie zgodziła się na przeprowadzenie tych zajęć. W zasadzie pierwsza część tych warsztatów dotyczyły takich bardzo podstawowych spraw związanych z Teatrem Lalek, Teatr Przedmiotu, Teatr Cieni, a za dwa tygodnie kolejne techniki lalkowe i nauka tworzenia, budowania scenografii i animacji bardzo prostych lalek. Także myślę, że po tym 10-godzinnym kursie panie będą w stanie z dziećmi przygotowywać już proste, ciekawe spektakle, etiudy. Teatr Maska przygotowuje spektakle dla dorosłych i dzieci. W sztukach pokazywanym dzieciom poruszane są tematy, które pomogą im lepiej zrozumieć świat. Co jest dobre, co jest złe, jak wypada robić, jak nie wypada, za co jest nagroda, za co raczej jest kara. Myślę, że takie podstawowe rzeczy. Później to już staje się coraz bardziej złożone i tu właśnie wchodzi ten widz dorosły, bo o tyle, o ile ten spektakl dla dzieci dorosły widz właśnie może obejrzeć, tak jak powiedziałam, to w drugą stronę to już nie działa, bo dzieci tego po prostu nie zrozumieją i też forma jest niedostosowana. Dzieci fantastycznie sobie radzą w czasie działań teatralnych, bo mogę tak to nazwać. Bardzo lubią szczególnie się przebierać, wcielać się w role różnych postaci, czy są to postacie bajkowe. Uwielbiają się również bawić różnymi przedmiotami, stwarzać z tych przedmiotów postacie ludzkie, bądź też wymyślone przez siebie. Dzieci mają naprawdę wybujałą wyobraźnię, więc też dlatego myślę, scenografowie w Teatrze Lalek starają się nie pokazywać rzeczy wprost. Tak przynajmniej mi się wydaje. Gdybym ja była scenografem, to szukałabym jakiegoś urozmaicenia, jakiegoś przeniesienia, żeby też pomóc temu dziecku kształtować jego wyobraźnię. Ale czasami nawet dla nas zaskakujące jest to, jak dzieci czasem odczytują jakieś elementy scenografii, albo sceny, albo muzykę, jak odbierają. Także to naprawdę wszystko na te dzieci działa. Nauczyciele pracujący w przedszkolach mieli okazję poznać techniki pracy nad spektaklem. Jak im się podobało? Moje wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ oprócz tego, że zostało pokazane, jak można tworzyć całość takiego przedstawienia teatralnego, ponieważ całość wiąże się to z dekoracją, ze strojami, oczywiście z pewnym ruchem, który jest też bardzo istotny podczas przedstawienia. I tutaj właśnie nauczyłam się pewnych rzeczy, co do czego dobrać i jak to wszystko wyrazić i przedstawić, nie tylko w taki prosty sposób, ale także kreatywny sposób. Ja pracuję w teatrze, gdzie zazwyczaj gra się dla dzieci, ale dorośli też przychodzą, wiadomo, ze swoimi dziećmi przychodzą rodzice i czasami reagują lepiej niż dzieci na niektóre spektakle, na niektóre sytuacje, a prawda też jest taka, że w każdej historii każdy znajdzie coś dla siebie, więc nawet jeżeli to jest przedstawienie dla dzieci, to niektóre prawdy są po prostu uniwersalne. tvpodkarpacie.pl